Witam was wszystkich serdecznie, serdecznie w kolejnym odcineczku z pięknej gry, czyli Mass Effect 2, edycja legendarna i kontynuujemy naszą przygodę, gdzie weszliśmy do laboratorium troszeczkę podobne z jednej strony do starego tam Sarena laboratorium, gdzie na Genofagium próbowali wynaleźć szczepionkę, a teraz nie wiadomo o co tutaj dokładnie chodzi, ale to jest jakaś wataszka. Aha, to jest on, dobra. Jesteście, obserwowałem wasze postępy. Najwyższy czas. Akumulatory zbiorników nie będą czekać, aż skończycie zabawę z tymi kretyńskimi najemnikami. Zakładam, że to ty jesteś, Okire. Nie wyglądasz mi na uwięzionego, ani wdzięcznego, że tu jestem. Możesz twierdzić, że przybyłeś tu z pomocą, ale Shepard, do niedawna świętej pamięci, nie zwiastuje zmian na lepsze. Zaskoczony? Wszyscy kroganie powinni cię znać. Jestem pewien, że rana już ci przypomniała o twoich czynach na Wirmirze. Na pewno chętnie jeszcze raz opowiesz tę historię. To świetna opowieść. Saren, zdrajca widm, grozi, że wyleczy Genofagium, co łączyłoby się z powrotem krogańskiej hordy i zniweczeniem łagodnego mordu Turian i Salarian. Lecz nim Saren zdoła nasłać swe bezkresne legiony, oto nadciąga Shepard, zwyciężając dzięki potędze atomu. Lubię ten fragment. Jest podniosły. Nie zamierzam przepraszać. To było najbardziej efektywne rozwiązanie. Ależ ja to pochwalam. Blada horda Sarena to nie byli prawdziwi kroganie. Sama liczebność jest niczym. To błąd dobry dla obcego, ale ci najemnicy też go popełnili. Pozwoliłem, żeby ich przywódczyni wcieliła moich wyrzutków do swej armii, ale staje się niecierpliwa. Najwyższy czas, żebyś mnie stąd zabrał. Przybyliśmy w sprawie zbieraczy. Twoje problemy nas nie obchodzą. Rozumiem. Tak, ataki zbieraczy stały się częstsze. To ludzkie zmartwienie. Ja koncentruję się na innych sprawach. Posiadłem wiedzę umożliwiającą stworzenie jednego, czystego żołnierza. Jego istnienie będzie dla Genofagium największą możliwą zniewagą. Twoje poszukiwania idealnego żołnierza usłane były niepowodzeniami. Nie obchodzą cię efekty porażek? Nikogo nie zawiodłem. Moje twory są dokładnie tym, czego chciała Jedor. Po prostu nie potrafi nimi dowodzić. Są silne, zdrowe i dla mnie bezużyteczne. Potrzebuję doskonałości. Jeśli będę musiał odrzucić kilka tysięcy, niech tak będzie. Moja praca oczyści Krogan. Nie będziemy odtworzeni, lecz odnowieni. Myślałem, że krogańskim ideałem jest powrót do liczebności, która mogłaby zagrozić całej galaktyce. Liczebność się nie liczy. Mój żołnierz jest szablonem. Stanowi większe zagrożenie niż cała widmowa brać, która mogłaby stanąć u jego boku. Galaktyka nadal nosi blizny po hordzie. Lecz nauczy się bać lancetu. Jesteś równie okrutnym manipulantem jak ci, którzy użyli Genofagium przeciwko twojej rasie. Być może, ale ja odtworzę Krogan, a mój żołnierz w odróżnieniu od lekarstwa czy hordy nie wymusi odpowiedzi nuklearnej. Moja spuścizna jest doskonała. Każdy czysty Kroganin sięgnie coraz wyżej, stojąc na trupach swych pobratymców. Przerośnie ich, lecz nie zapomnij. Co dostałeś od zbieraczy? Powiedz mi o nich wszystko, co wiesz. Są dziwni. Izolują się, ale przybywają bardzo chętnie, jeśli ofiara jest wystarczająco duża. Ja oddałem im wielu Krogan. Mogę mieć dla ciebie informacje, ale mój prototyp pochłonął cały sprzęt. Musiałem najpierw wymyślić, jak z niego skorzystać, nie zabijając przedmiotu badań. Przykro mi, że nie odbyło się bez ofiar, ale żeby rozpocząć proces, wystarczy mi jeden sukces. Więc nie chcesz leczyć Genofagium? Wbrew temu, co twierdzą ocaleni, Genofagium nie tworzy silnych Krogan. Filtruje tylko jedną cechę, zdolność przetrwania Genofagium. Na każdy 1000 martwych przypada zbyt wielu żywych słabeuszy. Każdy ocalały jest traktowany jak skarb. To rozpieściło ich bardziej niż wszystkie matczyne piersi ludzkiej rasy razem wzięte.
Nie walczymy z Genofagium. Niech kolejny 1000 umrze w zarodku. Pokonamy wroga, wspinając się na ciała pobratymców. Tak postępują kroganie. Jeśli twój tresowany żołnierzyk jest tak silny, jak twierdzisz, może mi się przydać. Może zdołam wytargować bezpieczne przejście, ale prototypu nie oddam. To klucz do mojej spuścizny. Uwaga! Już wiem, kto uwolnił krogan. Okir, rzecz jasna. Zarządzam przerwanie projektu. Zagazujemy komandosów, a potem zaczniemy od nowa, wykorzystując jego dane. Opróżnić zbiorniki! Jest aż tak słaba? Zabiję moją spuściznę przy pomocy jakiegoś przeklętego zaworu? Shepard, chcesz informacji o zbieraczach? Powstrzymaj ją. Będzie chciała się dostać do chemikaliów w magazynie. Czemu po prostu nie zaczniesz od nowa, tak jak ona? Ten zbiornik jest czysty. To efekt badań i niezliczonych prób. Nie da się go odtworzyć. Spuścizna musi przetrwać. Jedor jest przy odrzuconych zbiornikach. Zabijcie ją. Ja zostanę tutaj i zrobię, co trzeba. Ale żeśmy misję dostali. Chcę stworzyć lepszych krogan. Nie armię. Ciekawe, nie? Ciekawe, jak mu to wyjdzie. Opa! Pięknie, coraz lepszy czas mamy, tutaj na górę patrzę. Cenna rzecz. Lepsze rozmowy. Krogańska witalność. Dobra, lecimy do niej powalczyć. Chyba już się nagadałem. Co ona gada cały czas? Nie wygrasz, nie wygrasz. Właśnie wygrywam. Systemy obronne wyłączone. Alarm w laboratorium. Cholera, co tam robi Okir? Shepard, alarm w laboratorium zbiegł się w czasie z awarią systemów. Pozostałe systemy nie są chronione, więc udało mi się uzyskać ograniczony dostęp. Według skanerów w laboratorium pomieszczenie jest wypełnione toksynami. Oznaki życia Okira szybko zanikają. Zalecam pośpiech. Aha, dobra, już to już biegnę, nie? A ja jeszcze chciałem polutować, poszukać. Dobra, lecim, lecim, lecim. Trzymaj się, Okir. Idealny, dobra, ciekawe, jak to będzie wyglądać. Żołnierz idealny, kurde, Wrex jest idealny. Taki fanatyk miałby się poświęcić, żeby ocalić jednego kroganina. Kto wie, co Okir napchał mu do głowy. Wypuszczenie tego czegoś może być nierozsądne. Naprawdę chcemy się użerać z czystym kroganinem? Już ze zwykłymi trudno się dogadać. Nie dowiemy się, dopóki nie wyjdzie, a wtedy może już być za późno. Normandia? Okir odpada, ale mamy paczkę, którą trzeba odebrać. I to sporą.
O kurde, ciekawi mnie. Ja chcę go otworzyć. Chociaż Rex jest moim ulubionym tutaj, wiecie, kruganinem. To dobra, możemy wziąć tego specjalnego żołnierza. Ściągnięcie tu kruganina i badanie go ma sens, ale nie jestem pewna, czy należy go budzić. Wspomniałeś już o tym kilka razy. Nawet zwykli kroganie są niebezpieczni. Tego stworzył i zapewne kształcił szaleniec. Widzę, że wszyscy gadają o nowym przycisku do papieru. Jakieś problemy? Nic o nim nie wiemy, komandorze. Nie mówię, żeby od razu dobrać się do zbiornika, ale nie zrezygnuję z potencjalnych korzyści. To twoja decyzja, komandorze, ale miej się na baczności. Dobrze. Na razie ładownia jest bezpieczna. Muszę się zastanowić, co z nim zrobić. Ja chcę tam go otworzyć. Dobrze, żeby było go otworzyć. Zobaczymy, co tu powiedzą. Jacob. Komandorze, mogę w czymś pomóc? Porozmawiamy później. Nic, jednak nic nie mamy do gadania. Co mały skurczybyczku, jak tam? Shepard, w czym mogę ci pomóc? Pozwolę ci pracować. Będę tu w razie czego. Zobaczmy termin badawczy. Terminal, może termin. Dobra, weźmy sobie to kupmy. Pancerza. Mamy tyle tych rzeczy, że karabin zbieraczy. Wyrzutnie rakiet, o kurde. Dobra, na razie nic nie kupuję, nie jestem obeznany w tym, czego chcę. Z Miraną chcę pogadać, czy ona coś ciekawego o tym powie, czy to ja będę jednak tym, który otworzy po prostu tą paczkę i będzie wszystko wydane. Może powiem mi swoje zdanie, chociaż ja jestem za tym, żeby otworzyć. Na tym statku bardzo wolno myszka działa na starcie. Komandorze, w czym mogę pomóc? Masz chwilę, Mirando? Mam dużo pracy, Shepard. Może innym razem. Nie będę ci przeszkadzać. Oczywiście, komandorze. Szkoda, myślałem, że pogadamy sobie. No to jak nikt nie ma nic przeciwko, no to idziemy otworzyć, nie? Kroganina. Żołnierz idealny. Ciekawe, czy będziemy jakoś wspomnienia o Kira. Wiecie, że on wie, że jest kim jest. Obiekt w stanie stabilnym. Bezproblemowa integracja z systemami pokładowymi. Czy on w ogóle coś widzi? Wie, gdzie jest? Wątpliwe. Funkcje umysłowe wykazują minimalną aktywność poznawczą. Jeśli cały statek nie straci zasilania, substancje odżywcze w zbiorniku wystarczą mu na ponad rok. Wiesz, jak bardzo jest niebezpieczny? To kroganin, Shepard. Jeśli pytasz, czy będzie wrogo nastawiony, brak mi danych koniecznych do udzielenia odpowiedzi. Technologia Okira mogła przekazywać dane, nie sposób rozumowania. Obiekt może znać jego poglądy, ale niekoniecznie je podziela. Możesz mi o nim coś powiedzieć? Coś nietypowego? Obiekt to wyjątkowy okaz rasy Krogan. Ma w pełni uformowane organy pierwszo, drugo, a nawet trzeciorzędowe. Żadnych defektów poza genetycznymi znacznikami genofagium obecnymi u wszystkich Krogan. Nie potrafię ocenić funkcji umysłowych. Uwaga! Zamierzam otworzyć zbiornik i go wypuścić. Protokół Cerberusa jasno reguluje użycie nieznanej, obcej technologii. Nie życzę sobie, żeby własny statek kwestionował moje polecenia. Do roboty! Dobrze, Shepard. Włączam sterowanie ręczne. Otwieraj. Konsekwencje tej decyzji spadną na ciebie. O kurde, ciekawe. Ja go otwieram, kurde.
Ale jest wielki, ja pierdzielę. Człowiek, samiec. Zanim umrzesz, podaj imię. Komandor Shepard, nie przepadam za groźbami. Lepiej się uspokój. Nie twoje imię, moje. Wiele wiem i wiele potrafię, ale zbiornik... Okir nie mógł nawiązać więzi. Jego słowa są puste. Watażka, spuścizna, grunt. Grunt to dobre słowo. Pozbawione znaczenia. Nada się. Jestem grunt. Pokaż, że jesteś godzien dowodzić. I spróbuj mnie zniszczyć. Chcesz, żebym spróbował cię zabić? Dlaczego? Robię to, co powinienem. W boju wyłaniam najsilniejszego. W zbiorniku nikt nie pytał, czego chcę. Nie czuję niczego wobec klanu Okira czy jego wrogów. Pod tym względem zawiódł. Nie mamy motywacji, więc każda walka jest taka sama. Mogę się bić, choćby i z tobą. Mam dobry okręt i silną załogę, silny klan. Ty jeszcze go wzmocnisz. Jeśli jesteś słaby i masz słabych wrogów, muszę cię zabić. Nasi wrogowie są bez wątpienia godni. To... do przyjęcia. Będę dla ciebie walczyć. Dobrze, że przejrzałeś na oczy. Wyciągasz jedną rękę, w drugiej masz broń. Mądre posunięcie, Shepard. Jeśli znajdę klan i to, czego chcę, zaszczytem będzie możliwość sprawdzenia ich przeciwko tobie. No i mamy nowego kolegę. Kurde, Krogana. Shepard. Sprawdzam tylko, jak się aklimatyzujesz. Ludzie za dużo gadają. Jak w zbiorniku. Wróć później. Co myślisz o naszej misji? Walczę. Nieważne dla kogo. Okir przekazał ci jakieś informacje na temat zbieraczy? Widzę niewyraźne okręty, domysły co do ich siły. Nic, co by pomogło w walce z nimi. Okir koncentrował się na dawnej nienawiści. Zużył ją całą, gdy mnie stworzył. Mógłbyś na podstawie wspomnień ze zbiornika zrobić coś z tych materiałów? Może uda się coś zmontować. Nie wiem tylko, czy to się do czegoś przyda. Okej, okay, co ty tam masz? Krogańska strzelba, pancerz, to są też znane rzeczy. Krogańska witalność, to wiemy, ale czy coś tam nowego masz może? Trening zaawansowany. Shepard. Co sądzisz o załodze? Są w porządku, jeśli nie wchodzą mi w drogę. Jeśli wchodzą, to są martwi. Lepiej dobrze ich wyszkol do walki ze zbieraczami. Niektórzy są zbyt... delikatni. Ale fajnie wygląda. Mógłbyś na podstawie... Może uda się coś... Spoko jest. Karabin przeciwpancerny. Zrobimy sobie. Shepard. Mógłbyś na podstawie... Może uda się coś... Nie wiem, czy dokładnie od niego jest, ale zróbmy. To będziemy lecieć do kolejnej misji. Zobaczmy. Ciekawe, co Miranda. Może teraz Miranda coś powie o tym, że go otworzyłem. To mnie ciekawi. Powinna, nie? No kurde. Ona była przeciw. Komandorze, w czym mogę pomóc? Masz chwilę, Mirando? Mam dużo pracy, Shepard. Może innym razem. Nie będę ci przeszkadzać. Oczywiście, komandorze. To nieważne. Myślałem, że sobie pogadamy, ale sobie nie pogadamy. Mamy Watażkę. Ja bym chciał Wrexa znaleźć. To Wrexa kocham. Wiecie, że to był jeden z moich ulubionych typków. Na pańskim prywatnym terminalu jest nowa wiadomość. Tak. Shepard, podobno Kroganin Okir został przez ciebie obudzony. To ryzykowna decyzja. Ale w tej misji masz wolną rękę. Skoro uważasz, że będzie przydatny członkiem twojego zespołu, to ją popieram. W walce musimy wykorzystać każdą dostępną broń. Jeśli ten grunt okaże się niezrównoważony i trzeba będzie go zlikwidować, pilnuj ciała. Przynajmniej częściowo stworzono je w oparciu o technologię zbieraczy. Można z niego pozyskać cenne dane genetyczne. Jak już wspominałem, masz pełną swobodę działań. Dzięki wielkie. Teraz to zapiszemy i lecimy dalej, nie?
Kieli, kieli. To co? Możemy gdzieś polecieć może? Zobaczyć, co my tutaj jeszcze mamy? Jakieś misje mamy specjalne? Nie, nic tutaj nie ma. Misjami bym poleciał, nie? Bo na razie nie mam żadnych misji. Zwerbuj skazańca, Cytadela Omega. Położenie artefaktów Hephaistos. Czekajcie, bo mnie ciekawi. Jakie mamy misje? Jak nie wiem, jak w menu wejść misji. Aha, tutaj, dobra, nieważne. Skazaniec i powstrzymaj zbieraczy, zbierz ekipę. Te zadania byśmy mogli poogarniać, nie? Oprócz ogólnie powstrzymania zbieraczy i ten. Ogarnijmy te dodatkowe misje, no bo coś trzeba porobić, nie? Siup. Przemycany ładunek. Mnie ciekawi ten Hephaistos, położenie artefaktów. Polecimy. Oczywiście sprawdzimy sobie stację. Wyrzucam sondę. Wyrzucam sondę. Darmowe surowce. Lecimy na Ver do gwiazdozbioru Ven. Jeżeli to można nazwać gwiazdozbiorem. Zbadajmy najpierw całość. Wyrzucam sondę. Wyrzucam sondę. Mamy tych surowców już naprawdę dużo. Wykryto anomalię. Sonda poszła. Piękne, bogate surowce. Skanery namierzyły miejsca, które odpowiadają opiskom placówek badawczych doktora Case'a. Mogą nam się znajdować cenne informacje na powierzchni planetów. I są gety! Ląduj! Weźmiemy sobie oczywiście naszego kolegę nowego. Kolegę Grunta trzeba tutaj wyposażyć. W ogóle mamy tutaj tych rzeczy dużo. Kryjemy tutaj zapalającą walczymy, więc trzeba będzie ją troszeczkę tutaj ogarnąć, albo mistrzostwo bojowe. Garus, 3 punkty potrzebujemy i grunt. Mogę wybrać. Niech będzie wataszka. Mi się podoba. Paling zostawiamy, bo jak taki bot się pojawi, to nam blisko możemy go ładnie skichać. Zanim pójdziemy na główną misję, widzicie, mamy bardzo dużo pobocznych, które chcę zrobić. Muszę znaleźć cel misji. Czyli taka misja w tym...
Fajnie, że misja tutaj, teraz mamy, wiecie, misję tymi łazikami. Dobra, gdzie mamy się udać teraz? Fajna zabawa. Ale rzuca nami. Co teraz tam? Dodatkowe surowce chociaż jeszcze tu zdobędziemy, chociaż mamy ich na tyle dużo, że ten pierwiastek zero chyba najbardziej jest takim trudnym surowcem do znalezienia. Wykryto desantowiec getów. Cały czas wykrywacie takie. Widzę ostatni. A tutaj jest kurde nawalanka, nawet jakimś kupim pojazdem jest dużo walki. Lecą kolejne. Piu. Ciekawe, ile mamy życia w tym pojeździe, bo nie pokazuje nam niczego. Dobra, to co? Może jeszcze zobaczmy, czy coś, czegoś tu nie ma? Chyba nie. No i co? Wychodzimy z misji. Pięknie ukończona. Ale ogromna jest ta Normandia. Co do takiego stateczku? No i pięknie. Dostaliśmy jakieś surowce, coś tam. Mamy jakieś artefaktowe główienka. Będzie trzeba lecieć do kolejnych. Na pańskim prywatnym terminalu jest nowa wiadomość. Dobrze. Zdobyte przecie artefakty mogą nas doprowadzić do większego kompleksu protańskich. Ruiny są bezcenne dla historyków i mogą nam pomóc w zrozumieniu protańskiej spuścizny. Doskonała robota z getami. Jeśli ich działalność będzie zagraczać misji, z pewnością ci o tym poinformujemy. Dzięki wielkie. W kolejnym odcinku polecimy dalej rozwijać tą misję, więc ja wam dziękuję. Do zobaczenia do kolejnych odcineczków i cześć!